Na zegarze 8.40, o tej porze pytanie jak zawsze od poniedziałku do czwartku zadaje Piotr Gursztyn. Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pan senator Łukasz Abgarowicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, trzecia rocznica katastrofy, no i jakaś refleksja na temat tego, co się wokół nas teraz dzieje? No wie pan, ja oczywiście wracam do tamtego dnia, który był dla mnie taki szczególnie uderzający i do tych emocji, które wtedy miałem. Wieczorem poprzedniego dnia pożegnałem się z Krysią Bochenę, która pozdrawiała moją żonę, z senatorem, ze Stasiem Zającem, z którym się umówiłem na poniedziałek na Ukrainie, bo tam do Polaków mieliśmy jechać. Odebrałem SMS-a od Adama Rybickiego, którego przeczytałem po jego śmierci, bo on wtedy prowadził, jak pan pamięta, u nas ustawę o IPN-ie. A jeszcze wieczorem spotkałem się z moim księdzem domowym Tadziem Isakowiczem Zaleskim, który miał komentować w telewizji wizytę prezydenta w Katyniu i prosiłem go, żeby czasami nie atakował prezydenta, bo tam miał wtedy pretensje o Wołyń. O Wołyń, tak jest. Ale to pana osobista refleksja. I siadłem przed telewizorem i wie pan, aż się nie chciał wierzyć, bo najpierw wypadek, no to pierwsza myśl była taka, że jeszcze nie wiadomo, że to tak straszna katastrofa, że znowu czegoś nie dopilnowali, bo te samoloty nasze niejednokrotnie się psuły, mówię, nie wiem, dętka pękła, coś takiego. A potem ta straszna wiadomość, więc wspominam tych ludzi. Ale ja pana pytam jako polityka. Ja wiem, że każdy ma te opowieści bardzo poruszające, zwłaszcza jak kogoś blisko znał, ale ja pana pytam teraz jako polityka na tę refleksję, na temat tego, co się teraz dzieje. Uważam, że to, co się stało po katastrofie, jest bardzo złe. Uważam, że ta katastrofa jest wykorzystywana do celów politycznych. Dokonano podziału społeczeństwa, budując kompletnie nieprawdziwe teorie na ten temat zamachów, sztucznej mgły, wprowadzając w obieg dyskusji o katastrofie wiele zupełnie nieistotnych czynników, takich na przykład jak mówienie o rozdzieleniu wizyty, co jest zupełnie innym obszarem. To dotyczy, pamiętamy, bardzo złych relacji pomiędzy rządem a kancelarią prezydenta z tamtego czasu i sporu kompetencyjnego, który się toczył, a nie samej katastrofy. I wydaje mi się, że o ile było na pewno wiele niedociągnięć, takie rzeczy jak zamiana ciał, jak pewne inne drobiazgi, które są wyjaśniane, to jednak te podstawowe fakty znamy właściwie od samego początku i ten podział jest niedobry, to jest podział, jak to profesor Śpiewak mówi, który tak naprawdę zniszczył wspólnotę polityczną Polski. Ale kto jest winny temu? Niech pan wskaże. Pan mówi bardzo ogólnie. Proszę pana, winni są, nie ulega dla mnie wątpliwości, że PiS i te osoby, które mówią o teoriach spiskowych, o katastrofie, wprowadzają to w obieg. Natomiast my też w jakiś sposób jesteśmy winni, dlatego, bo wstrząśnięci tym, co się wydarzyło i nie chcąc wchodzić w takie ostre polemiki na ten temat, w gruncie rzeczy nie postawiło się pewnej bariery idiotyzmom w tej dyskusji. Pan mówi, jesteśmy, nasza strona jest winna ze względu na własne zaniechania, a gdyby pan miał znaleźć winę po własnej stronie, ale taką agresywną, nasi ludzie zrobili bardzo źle to i to, powiedzieli bardzo złe te i te słowa. Znalazłby pan taką winę? No wie pan, wiele słów już potem złych padło z obydwu stron, prawda? I to jest tak, że zawsze akcja budzi reakcję. Co jest, trudno jest przemilczeć, dlatego, bo też jest układ, jesteśmy w takim uścisku z mediami, ten świat polityki, że ostre sformułowania, choćby zupełnie nieprawdziwe, ale ostre, kategoryczne, bulwersujące, zyskują największą popularność, najbardziej się rozchodzą, więc trzeba reagować podobnie niejednokrotnie. Ja tego nie lubię i raczej nie stosuję. Wolę rozmawiać merytorycznie, ale tym niemniej wiele wypowiedzi z naszej strony było też niedobrych. A w tym momencie chyba, tak mi się wydaje, że to jest ten moment, pan premier Donald Tusk leci do Nigerii. Dobrą datę sobie wybrał? No wie pan, to są tak, że to te wybory są w jakiś sposób ograniczone. On dokonał tego, czego dokonał, czyli był rano, złożył hołd
ludziom, którzy wtedy zginęli i wypełnia swoje obowiązki państwowe. Natomiast jakąż on by miał tutaj odegrać rolę tak, żeby nie być przyczynkiem jakiejś awantury? No przecież wiemy, że dzisiaj będą te osoby, które wierzą w zamach i tak dalej, i tak dalej. Właściwie to jest swoista religia. Będą robione manifestacje i co, ma wyjść naprzeciwko, świętować z nimi? To ale się nie wiadomo, że nie musi wychodzić, że nie wystarczyłoby, gdyby był w Polsce. No ale był już na grobie. I czegoż więcej jeszcze może dokonać? Jest krytykowany nawet przez własnych sympatyków i zwolenników za rejteradę. To nie jest rejterada, ja tak nie uważam. Nie ja je wymyśliłem, tylko cytuję. Powiedział i nie uważam, żeby to była rejterada. No. Czyli co, wyjść na ring, wyjść na ulicę i się nawalać, zrobić kontrmarsz? Nie podkładać się, mówiąc kolokwialnie. Ja nie uważam, żeby to była podkładka. To ja uważam, że życie się toczy dalej. Jest normalna praca. Dzisiaj powinien być dniem, dzisiejszy dzień rocznicowy. No, w każdym razie dla mnie jest takim dniem zadumy i wspomnienia tego szoku, który przeżyłem wtedy i bólu i również takiego poczucia emocjonalnego. Ja wtedy zrozumiałem, co to jest wojna, wie pan, bo ciągle ktoś z naszego otoczenia ubywa, bo tak jest zbudowane życie, ale naraz, jeżeli kilkadziesiąt osób ubywa panu, przyjaciół i kolegów z telefonu, to ja zrozumiałem, że tak jest w czasie wojny, że naraz gdzieś coś się zawala i całe i właściwie pustka wokół się dzieje i to. Ale wróćmy do kwestii wyjazdu premiera Tuska. Pan sam przed chwilą powiedział, że winą pana strony było zaniechanie, to, że się nie postawiło jakieś tam granicy, że się czegoś nie powiedziało. No, ale tutaj mamy dokładnie taką sytuację. To znika przekaz premiera Tuska. Nie, my mówimy o uroczystościach. Będzie słychać przekaz z drugiej strony. A ja mówię o faktach. Przekazu drugiej strony nie będzie, zresztą dzisiaj nie jest dzień na polemikę, uważam, tylko mówię o faktach, o takich, że jeżeli mówimy o pracach specjalistów, to najlepsi, jacy są w Polsce, byli zaangażowani jednak w tą sprawę, a nie wiadomo jacy, że pewne fakty zostały ustalone bezspornie, że cały szereg szczegółów na pewno będzie ulegał wyjaśnieniom i wiele mamy sobie do zarzucenia, natomiast tracimy z oczu podstawowe pytania, na które mam nadzieję odpowie śledztwo, które ja sobie stawiam, prawda? No, tym pytaniem jest to, dlaczego złamano wszystkie przepisy bezpieczeństwa i wleciano w tą mgłę. No i ja mam smutne konstatacje. Wydaje mi się, że prokuratura też powinna odpowiedzieć, bo jeżeli zderzę to z tym, że trochę wcześniej jak również złamał wszystkie przepisy i wylądował z dziennikarzami, tak samo ryzykując ich życiem, to mniejszy samolot i jemu się udało. A potem, jak pan pamięta, ten komunikat, który mówił o pogodzie i mówił o warunkach absolutnie niedopuszczających do lądowania z zachowaniem przepisów, kończący się, możecie próbować. No więc to jest takie wskazanie do tego, że właściwie tam normą było łamanie przepisów bezpieczeństwa. No więc to są jakieś rzeczy, które trzeba zbadać, za to jest ktoś odpowiedzialny, że taki stan pracy w tym pułku był, że ważne było dolecieć za wszelką cenę, tak na froncie, a nie niebezpieczeństwo tych osób, które się przewoziło. No i to, czy innych takich szereg podstawowych pytań. Natomiast my się skupiamy a to na rozdzieleniu wizyty, a to na niestaranności potem, no na przykład dla mnie też karygodnej, to, że doszło do zamiany ciał na przykład w tym chaosie. No ale w każdym razie tą przyczynę w tym zamęcie łatwo jest prowadzić tego typu tezy, że to sztuczna mgła, a to bomba i zamach. Ale Polaków można podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupę taką, która uważa, że wina leży po stronie, powiedzmy, kancelarii prezydenta, tego, że ci piloci lądowali za wszelką cenę. Druga grupa to jest ta grupa, nazwijmy ją zamachową, że był zamach. A trzecia grupa jest taka, że która uważa, że nie było zamachu, ale są bardzo poważne zaniedbania i przed, w trakcie i poza strony władz polskich, to trzeba władze polskie za to rozliczyć. I że dynamika zmian między ludźmi jest taka, że przybywa tych zwolenników teorii zamachowej, a pozostałe grupy, to ta grupa
nazwijmy ją prorządowa, to chyba kurczy się albo stoi w miejscu. Ludzie zawsze poszukują sensacji. Pewne rzeczy zostały powiedziane i jasno wybrzmiały i to nie przeszkadza, żeby zupełnie odwrotne rzeczy powtarzać co dnia, prawda? To Goebbels już to ustalił, że nieprawda powtórzona 100 razy staje się prawdą i to się tak dzieje. To niedobrze, takiej przestrzeni nie powinno się zostawiać. Moim zdaniem ta debata tak zwana specjalistów na którą wszyscy teraz liczą, i tak niewiele da. Dlatego, bo podważono wszelkie autorytety, podważa się autorytet państwa. Jest to w gruncie rzeczy polityka antypaństwa, bo to jest pewien element pracy i gry. Dlaczego ci ludzie wierzą? No bo się to powtarza i absolutnie odrzuca się autorytet państwa. Dlatego, bo mogły być błędy, usterki, tym niemniej również się odrzuca, tak jak powiedziałem, autorytet specjalistów i wprowadza się ludzi, którzy zajmują się działalnością naukową, jak ja to nazywam, wie pan, i opowiadają rozmaite dyrdymały na podstawie wyssanych z palca zupełnie założeń i w oparciu o żadne dowody, prawda? No było już o tej mgle, było o wybuchu. No to są tak nieprawdopodobne, nierealne rzeczy w świetle tych zebranych dokumentów, badań, bo również badań na występowanie środków, przecież te badania się odbywały. Badanie w raku niewiele da, moim zdaniem, w tym zakresie. A zmienimy temat, bo mało czasu nam zostało. Kto jest winny po polskiej stronie za zamieszanie w sprawie tak zwanej pierymyczki, czyli Jamału 2? Dlatego, że polska strona się pogubiła. Wie pan, poczekam na komunikat. Ja to oceniam na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, ten dokument, który został podpisany, niczego jeszcze ze sobą nie niesie, nie ma decyzji, można to badać. I od strony przygotowania takich rozmaitych możliwości z naszej strony jest okej. Natomiast politycznie gdzieś jest tak, że ktoś nie przekazał informacji na ten temat, a trzeba było, dlatego, bo można było łatwo przewidzieć. Czyli coś jest w procedurach, bo uważam, że na poziomie biznesowym można sobie było z tego nie zdawać sprawy. Bo to zostało wykorzystane do budowania nacisku Ukrainy przez Rosję. Przecież nadanie temu takiego wielkiego głosu, to nie dlatego, że jest zdecydowane, że będzie budowana ta druga nitka, ja mało omijająca Ukrainę, tylko to jest taki sygnał i nacisk w bieżących naciskach budowanych na Ukrainę, prawda? Po to, żeby Ukraina była bardziej uległa. No patrzcie, Polacy zbudują z nami rurę bez was. To był taki sygnał. I my nie byliśmy przygotowani na ten komunikat, a to jest komunikat zły, bo naszym interesem politycznym, geopolitycznym jest wzmacniać Ukrainę w dialogu z Rosją. To wiemy, ale czy na przykład minister Budanowski, minister skarbu, który ponosi odpowiedzialność polityczną, za to powinien zostać rozliczony? Nie wiem. To trzeba wiedzieć, co ja rozumiem, że w tej chwili pan minister MSWiA przygotuje raport i będziemy wiedzieli, gdzie to się zatkało i na jakim poziomie i jakich procedur nie było, czy jakie nie zostały dopilnowane, prawda? Bo to trzeba wyjaśnić, bo politycznie to się stało niedobrze. Dziękuję. Senator Łukasz Abgarowicz, Platforma Obywatelska, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję panie senatorze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia życzę. Rozmawiał Piotr Gursztyn. Na zegarze w tej chwili 8:54.